Cześć, ja nazywam się Angelika Walkowiak i dzisiaj porozmawiamy o skracaniu książki. Gdy na moim fanpage'u i w newsletterze zadałam takie pytanie, stworzyłam ankietę, czy macie problem ze skracaniem książki, to wyniki były dla mnie raczej nie szokujące, a powiedziałabym wręcz dość oczywiste, a jednak to one wskazują na to, że faktycznie większość z nas, większość z pisarzy, pewnie tych dość początkujących w szczególności, ma problem ze skracaniem książki. Jeżeli ty też należysz do tego grona, czyli do grona pisarzy, no to chciałabym, żebyś teraz sobie sam szczerze odpowiedział na to pytanie, jak to wygląda u ciebie i jaka jest twoja pierwsza myśl? Czy gdy piszesz książkę, gdy stworzysz już pierwszą wersję, zajmujesz się teraz redakcją, poprawianiem, pisaniem drugiej wersji? Jak to wtedy u ciebie wygląda? Czy dopisujesz kolejne zdania, akapity, sceny, czy wręcz odwrotnie, raczej ich zabierasz, albo przynajmniej nie dodajesz? Problem ze skracaniem książki jest czymś, z czym zetknęłam się dosyć szybko. Powiedziałabym, że raczej na początku mojej drogi z pisaniem, dlatego że wtedy nie było tak wiele informacji, jak mamy teraz. Nie było jeszcze takiego przesytu i gdy szukałam różnych porad na temat tego, jak pisać, to trafiłam na jedną właśnie taką poradę dotyczącą skracania i ona bardzo mocno została mi gdzieś w głowie. Bardzo mocno się we mnie zakorzeniła i nawet później już podświadomie stosowałam się do tej zasady. Ale dlaczego tak wielu z nas ciężko jest, naprawdę ciężko usunąć te zdania z naszej powieści? No dlatego, że jak być może sam wiesz, wielu pisarzy traktuje swoje książki wręcz jak własne dzieci. I nie ma w tym nic złego, no bo wiadomo, że cieszymy się z tego, co wyjdzie z naszej głowy, spod naszych palców i mamy do tego prawa. Jednakże musimy pamiętać o tym, że czasami ta powieść będzie wymagała wielu poprawek i tak naprawdę to dopiero czytelnicy zweryfikują, czy ta książka jest dobra, czy też nie. I jeżeli możemy temu zapobiec tym na przykład negatywnym opiniom, to myślę, że warto to zrobić i jednym z takich sposobów będzie właśnie skracanie książki. Co mam na myśli poprzez skracanie książki? Oczywiście przede wszystkim pierwsza myśl, która przychodzi mi do głowy, to jest skracanie po prostu zdań. Czyli mamy tendencję do tego, aby opisywać niektóre zjawiska, niektóre sytuacje, emocje bardzo rozlegle, tak? Tworzymy długie zdania. Wielu pisarzy ma z tym problem, dlatego że lubimy sobie coś tam dopowiedzieć. Czasami troszkę traktujemy tego czytelnika jak nieco głupszego od nas, dlatego że chcemy, aby on dokładnie wiedział wszystko to, co siedzi w naszej głowie. Całą tę historię, którą chcemy przekazać, chcemy mu tak dosadnie włożyć w jego myśli. Dlatego też pewnie stosujemy wiele epitetów, wiele przymiotników i to jest też tak, jak właśnie robimy w zwykłej rozmowie. Zobacz, jak ja teraz do ciebie mówię, tutaj mówię do kamery, też używam wielu słów. Gdy będę pisała, no bo będę pisała też na podstawie tego filmu post blogowy, to na pewno tych słów będzie mniej. Jeżeli byś zrobił teraz transkrypcję z tego nagrania, no to by było na pewno dużo dłuższe niż ten post na blogu. I właśnie jako pisarze też mamy tendencję do tego, aby w swoich książkach opisywać wszystko tak szczegółowo, jakbyśmy opowiadali jakąś historię po prostu drugiej osobie. Później będę się starała pokazać ci to na przykładach, więc też na pewno będzie lepiej to widać. Ale teraz jeszcze kolejne kwestie, co rozumiem przez skracanie książki. No bo skracanie książki to nie tylko skracanie zdań, czasami także usuwanie całych akapitów, a nawet całych postaci czy całych scen. Niestety i tak bywa, czego ja jestem dobrym przykładem, bo ja ze swojej powieści podczas pisania kolejnej wersji usunęłam tak naprawdę całą jedną scenę, czyli to było, myślę, że no kilka ładnych stron i usunęłam tym samym sposobem jedną z postaci. Dlaczego to zrobiłam? O tym będzie później, w kolejnej części tego filmu, gdy porozmawiamy sobie
dlaczego warto skracać Twoją książkę i co to tak naprawdę daje. I oczywiście powiem też, jak to robić. Dam kilka takich wskazówek, jak sobie z tym poradzić, żeby nam było po prostu łatwiej. Czyli przez skracanie książki rozumiem skracanie zdań, czyli nie rozwlekanie się, nie robienie zdań, które ciągną się gdzieś przez pół strony, ale także usuwanie całych akapitów, które nie są nam do niczego potrzebne, które nic do naszej książki nie wnoszą, bądź nawet usuwanie całych postaci pobocznych. Oczywiście raczej nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli usuwać głównego bohatera, czy też bohaterów drugoplanowych. Dlaczego skracanie książki jest takie ważne? Możesz myśleć sobie, no że przecież czytelnik, gdy zagłębia się w Twoją historię, chce ją poznać jak najlepiej. Chce poznać tego bohatera, wczuć się w jego życie, w jego rolę. Chce doświadczać tego, czego on doświadcza, jak najmocniej, prawda? Oczywiście jest w tym sporo prawdy, jednak jest taka jedna ważna zasada, którą Ty jako pisarz też powinieneś się kierować. Czyli szanuj czas swojego czytelnika. Czytelnik, wybierając Twoją książkę spośród tak wielu innych egzemplarzy, które ma dostępnych na półkach księgarni, tak naprawdę daje Ci ogromną szansę. Robi Ci, że tak powiem, nawet przysługę, bo przecież mógł wybrać książkę obok, mógł wybrać zupełnie inną książkę niż Twoja, a jednak wybrał właśnie tę, którą Ty napisałeś. I dlatego, gdy już usiądzie do czytania, no to będzie liczył na to, że Ty jako pisarz zrobisz wszystko, aby tego czytelnika zadowolić. I warto sobie w tym momencie uświadomić, że książki spełniają różne role. Niektóre książki mają po prostu bawić. Mają być po prostu powieściami, które czytamy, gdy chcemy odpocząć, gdy mamy dość myślenia. Chcemy po prostu usiąść, chcemy, aby ktoś nam dostarczył rozrywki, tak samo jak oglądamy różne komedie bądź inne filmy. I tak samo jest właśnie z książkami. To jest taka pierwsza podstawowa rola niektórych książek. Inna rola, albo inne książki, inna kategoria, to są książki, które coś w nas zostawiają, które czasami czytamy więcej niż jeden raz, które mają dać nam do myślenia, z których mamy coś dla siebie wyciągnąć, być może coś, co zmieni nasze życie, być może coś zaczniemy bardziej doceniać, na coś spojrzymy inaczej. To są książki raczej trudniejsze, których zazwyczaj nie przeczytamy w jeden wieczór, które będą z nami dłużej. To jest ta druga kategoria. I trzecia, ja sobie tak to lubię dzielić, że trzecia kategoria to są książki typu podręczniki, czyli książki, które mają nam przekazać już jakąś konkretną wiedzę z jakiejś kategorii. Domyślam się, że Ty jako pisarz, który ogląda ten film, jest na moim kanale, pisze książkę z pierwszej bądź z drugiej kategorii. Więc zastanów się, jaki jest Twój cel już na etapie planowania tej powieści. Czy chcesz właśnie bawić raczej, czy chcesz, żeby to była luźna książka, przy której na przykład czytelnik się będzie śmiał, bądź sobie popłacze ze wzruszenia, bądź będzie po prostu cały spięty, oczekiwał rozwiązania zagadki kryminalnej, czy też należysz do pisarzy, którzy tworzą książki z tej drugiej kategorii, z tak zwanej literatury pięknej, czyli takie książki, w których podczas czytania których czytelnik ma coś dla siebie wynieść na dłużej. No bo od tego też zależy, jak będziesz taką książkę pisać. Czasami faktycznie warto dać czytelnikowi nieco szerszy obraz na to, co dzieje się w tej powieści, co dzieje się z bohaterem. Natomiast pamiętaj o tym, co powiedziałam kilka minut temu. Szanuj czas czytelnika. Nie opisuj mu czegoś, czego on tak naprawdę nie ma potrzeby wiedzieć. Nie mów mu o czymś, co jest mu niepotrzebne, co do niczego nie prowadzi, co tak naprawdę ani nie opisuje postaci, ani nie opisuje sceny, w której właśnie się znajdujemy, ani nie wpływa na przykład na rozwiązanie tej zagadki, jeżeli piszesz kryminał, czyli po prostu nie pisz o czymś, co niczego nie wnosi. To jest naprawdę prosta zasada, chociaż wiem, że bardzo trudno niektórym osobom jest się do niej stosować. A dlaczego tak ważne jest, by szanować czas czytelnika? No możesz sobie pomyśleć, to przecież on już kupił tę książkę, no i co, raczej jej nie odda, prawda? No przeczyta, najwyżej mu się nie spodoba i tyle. No i tutaj jest poważny błąd w myśleniu, dlatego że tak samo jak najlepszy klient ogólnie w sprzedaży, to jest ten, który do ciebie powraca, czyli ten, który już coś kupił i kupi ponownie, tak samo jest z
czytelnikiem, który przecież też kupuje nasze książki. Jeżeli raz kupił coś od nas, kupił naszą pierwszą powieść, bądź też którąś z kolei, no to byśmy chcieli, aby ten klient, ten czytelnik do nas wrócił, kupił kolejną książkę. Przecież teraz w dobie tego, że mamy tak bardzo rozwinięte media społecznościowe, mamy rozwinięty e-mail marketing, jest nas wszędzie pełno. Zobacz sobie na co się dzieje, gdy włączasz Facebooka, gdy włączasz Instagrama, zalewają nas po prostu informacje. Wszystkich ludzi jest pełno i my jako odbiorcy musimy zdecydować, z kim będziemy chcieli utrzymywać ten internetowy kontakt. A na jakiej podstawie to robimy? No na podstawie tego, czy ktoś wzbudza w nas zaufanie, czy przekazuje nam coś ciekawego, czy lubimy to, co do nas mówi. I tak samo jest z czytelnikiem. Jeżeli ten czytelnik po pierwszym zetknięciu się z twoją książką stwierdzi, że już więcej nie chce do ciebie wrócić, to ty tracisz w ten sposób bardzo wartościową osobę. Tracisz pieniądze, jakby nie patrzeć, no bo ten czytelnik już nie kupi twojej książki drugiej i kolejnej, ale tracisz też coś znacznie ważniejszego. Tracisz relacje z tym odbiorcą. A dobrze wiemy, jak bardzo ważne jest budowanie trwałych relacji opartych na zaufaniu i na tym, że ten czytelnik wierzy w to, że ty go po prostu nie oszukasz w tej książce. Że utrzymasz gdzieś tam swoją jakość i będziesz mu dawać to, czego on od ciebie oczekuje. Dlatego też tak bardzo ważne jest, aby szanować czas czytelnika. Jeżeli ktoś kupi twoją książkę i zobaczy po tych pierwszych 20-30 stronach, że ty lejesz wodę, że ty nie przechodzisz do konkretów, że tak ciągle gdzieś trzymasz tego czytelnika w takim stanie czytać dalej, czy nie czytać, czy będzie się coś działo, czy też nie, no to on może po prostu odłożyć tę książkę i pomyśleć sobie, a wrócę innym razem, może z innym humorem, tak, inaczej będziemy się wtedy czytać tę książkę, ale wiemy jak to wygląda. Czytelnik po prostu odłoży książkę na półkę i prawdopodobnie już nigdy do niej nie wróci. I tym sposobem także tracisz bardzo ważnego odbiorcę. Dobrze, wiemy już, co to znaczy skracać książkę i dlaczego warto to robić. Teraz chyba najważniejsza część, czyli powiem ci o tym, jak to robić. Powiem ci o tym, jak ja to robię z mojego własnego doświadczenia i być może ty też coś dla siebie z tego wyciągniesz, może tobie też będzie dzięki temu łatwiej. Po pierwsze, uświadom sobie, dlaczego to jest ważne, o czym mówiliśmy przed chwilą. Jeżeli ty nie będziesz czuł tego, co ja powiedziałam, nie będziesz tego rozumiał, tylko potraktujesz to tak, a dobra, pogadała sobie coś tam, może i ma rację, no ale dobra, tam co z tego. Ja piszę po swojemu, to jestem pisarzem, to jest moja książka i ona ma wyglądać tak, jak ja chcę. No możesz tak zrobić, oczywiście, tylko pamiętaj, że to być może będzie twoja pierwsza i ostatnia książka, bo kolejnych nikt nie będzie chciał wydać, bo ta pierwsza po prostu nie zrobi na nikim wrażenia. Ty musisz pamiętać, że ty piszesz dla czytelnika. No może tak, część książek jest pisana w takiej formie nieco terapeutycznej, może po prostu my jako pisarze jesteśmy nieraz egoistyczni i chcemy pisać dla siebie, uważamy, że no przecież nasza książka, my chcemy pisać o tym, o czym my uważamy, że jest najlepiej pisać w danej chwili, no ale jednak to czytelnik będzie to czytał, więc ty musisz się dostosować do czytelnika. Więc musisz sobie na sam początek uświadomić, dlaczego to jest ważne. Druga kwestia, jak to robić? Czytaj na głos. Gdy czytamy sobie w myślach naszą książkę, gdy na przykład chcemy pisać drugą wersję, bądź po prostu siadamy do poprawek, no to inaczej na to patrzymy. Czytasz sobie w myślach i ty już znasz pewnie te zdania, już je kojarzysz, więc nie wyłapujesz różnych błędów, a także nie wyłapujesz na przykład zbędnych słów w tych zdaniach. Dlatego czytaj sobie to wszystko na głos. Na początku może być to dla ciebie dziwne, może ci się wydać troszkę krępujące, więc po prostu jeżeli się wstydzisz, jeżeli no po prostu jeżeli boisz się tego zrobić przy innych ludziach, no to idź gdzieś, gdzie tych ludzi nie ma, albo poczekaj na taki moment i spróbuj, no po prostu spróbuj pierwszy raz przeczytać sobie jedno, drugie zdanie, ale skupić się na tym, co słyszysz, bo gdy zaczynamy czytać na głos, nagle sobie uświadamiamy, że na przykład ten wyraz jest niepotrzebny albo że to zdanie całkowicie jest do wywalenia, no bo nic nie wnosi. Dopiero gdy zaczynamy czytać na głos, widzimy jak ta książka tak naprawdę wygląda. Druga kwestia, albo już raczej trzecia, to nie też, że ty masz to czytać na głos, to daj to też do przeczytania innym. To jest oczywiście bardzo ważne, o tym mówią wszyscy, czyli że zanim twoja książka wyląduje u wydawcy, warto ją pokazać tak zwanym beta czytelnikom, którzy
potraktują Twoją książkę po prostu tak, jak potraktuje ją później inny czytelnik, inny odbiorca. Oni Ci dadzą feedback a propos tego, co warto w tej książce poprawić. I dając taką książkę beta czytelnikom do przeczytania, zwróć ich uwagę na to, aby oni mówili Ci, w których miejscach książka jest przegadana. Żeby też zaznaczali te fragmenty, które w sumie, tak wiesz, prześlizgiwali się po nich. Bo czasami takie, że czytasz książkę i jest fajnie, ale zauważasz, że tam jeden jakiś akapit po prostu pominąłeś. Albo przeczytałeś gdzieś tam jednym okiem, wiesz, o co chodzi. Dlatego zwróć uwagę swoim beta czytelnikom, aby oni Ci te fragmenty w książce podkreślali. Jak szukać takich zdań, czy takich akapitów, bądź nawet całych scen i postaci? Ze zdaniami jest prościej, no bo czasami lubimy pisać zdania w stylu: był piękny, słoneczny dzień, a na przejrzystym niebie nie było ani chmurki. Widzisz, o co chodzi w tym zdaniu? To zdanie można by było skrócić do czegoś w stylu: niebo było przejrzyste, był piękny dzień. Możesz to znacznie skrócić i wyrazić w tym krótszym zdaniu to samo, co chciałeś przekazać tym pierwszym, długim zdaniem. Czasami lubimy też bardzo opisywać jakieś przymiotniki. Czasami zamiast po prostu powiedzieć, że coś było na przykład majestatyczne, no to lubimy sobie to parafrazować. Lubimy w długich zdaniach podkreślać charakter tego słowa, no i czasami to będzie na miejscu, czasami to będzie potrzebne, ale takie zabiegi są dość trudne i większość początkujących pisarzy robi to nieświadomie. Wydaje mi się, że to jest dobre i zazwyczaj no, okazuje się niestety, że działa to na niekorzyść ich książki. Dlatego mimo wszystko ze zdaniami, pojedynczymi zdaniami będzie prościej. Gorzej będzie, jeżeli przyjdzie Ci usunąć cały akapit. Na początku może to być dla Ciebie dość bolesne nawet, jeżeli masz problem ogólnie ze skracaniem książki. Ale z akapitem jest podobnie jak ze zdaniami. Jeżeli zauważysz, że jeden z akapitów to na przykład właśnie opis przyrody, opis jakiegoś budynku i ten opis nic nie wnosi, to nie jest coś, co Twoja postać sobą reprezentuje, to nie jest coś ważnego dla jej kolejnych czynów, to po prostu ten opis usuń. Jeżeli spróbujesz go usunąć i zobaczysz później, że Twoja książka wcale nie straciła na wartości, to zaczniesz doceniać siłę, że tak powiem, skracania książki. I tak samo będzie z postaciami. Mówiłam o tym, wydaje mi się, w darmowym wyzwaniu, które przeprowadzałam na mojej stronie, w wyzwaniu znajdź pomysły na książkę, gdy mówiłam troszkę o bohaterze. No bo często lubimy sobie zrobić coś takiego, że nasz główny bohater idzie gdzieś do sklepu, tam chyba podawałam przykład ze sklepem mięsnym, i mamy ekspedientkę. I pisarz opisuje tę ekspedientkę, opisuje jak ona podaje jej te wędliny, opisuje jak to wszystko wyglądało, co tam mamy do wyboru, opisuje, że była znudzona życiem na przykład, że miała taką i taką minę. I czasami to jest fajne, bo nadaje jakby tła naszej historii i ogólnie może też troszkę prowadzić do całego sensu naszej książki i przedstawiać na przykład charakter bohatera. Możemy przedstawiać charakter bohatera poprzez opis innych postaci i to, jak nasz bohater główny te postacie odbiera. Ale uważaj na to, żeby nie przegadywać po prostu Twojej książki. Jeżeli taka scena była po prostu zbędna, to ją usuń. Właśnie chcę Ci teraz opowiedzieć, jak ja to zrobiłam u siebie. W pierwszej wersji, no można tak powiedzieć pierwszej, bo u mnie troszkę to wyglądało inaczej, ale załóżmy na potrzeby tego filmu, że to była pierwsza wersja mojej powieści. Miałam jedną taką scenkę, którą w tym momencie, gdy ją pisałam, no pisało mi się znakomicie. To była scenka humorystyczna, a moja powieść taka nie jest. Ale no, po prostu miałam ochotę wtedy to napisać. Napisałam tę scenę, podobała mi się w momencie, gdy ją pisałam, poszłam dalej. Skończyłam pierwszą wersję książki i usiadłam do poprawek. Usiadłam do pisania drugiej wersji. I ta scenka humorystyczna była tak powiedzmy w, nie wiem, w pierwszych 10% książki, więc dosyć szybko. I ja wtedy przeczytałam to i scena sama w sobie była taka, no była fajna, no po prostu podobało mi się nadal to, co napisałam i ona by się nadawała do jakiejś innej powieści, ale totalnie nie pasowała do mojej. Dlatego, że po pierwsze nie wnosiła nic tak naprawdę nowego do niej, była niepotrzebna, mogłam to opisać
w kilku różnych zdaniach, bądź w ogóle to pominąć, bo po prostu to nic nowego nie dawało. A po drugie, nie pasowała do całego charakteru mojej powieści, nie pasowała do mojej głównej bohaterki. Dlatego też po prostu bez żalu całą tę scenę usunęłam i nagle stwierdziłam, że wszystko jest lepsze. Nagle ta książka wyglądała lepiej, wyglądała jednolicie i wszystko się ze sobą dobrze łączyło i też łatwiej było mi pisać kolejne sceny, dlatego że później miałam takie poczucie podczas pisania pierwszej wersji tej książki, że skoro już raz dałam taką scenkę humorystyczną i z dwoma różnymi postaciami, tak, wprowadziłam tam dwie postacie, no to miałam takie poczucie, że muszę do nich wrócić. No bo po co ich wprowadzałam, skoro już więcej ich nie wykorzystam? I też na siłę gdzieś tam próbowałam te postacie wpleść, to mi totalnie nie pasowało, więc po prostu wyrzuciłam to bez jakby szwanku na całej powieści. Troszkę tam musiałam, wiadomo, gdzieś zmienić, załatać te dziury, ale ostatecznie wyszło to mojej książce na dobre. I ty też musisz tak na swoją powieść patrzeć. Jeżeli wrzucasz w nią jakieś postacie, których później nie użyjesz, albo wręcz właśnie będziesz tak jak ja, mieć poczucie, że musisz ich gdzieś użyć, to prawdopodobnie znaczy, że to jest niepotrzebne. No i jeszcze jedna rada. Jeżeli boisz się, że po usunięciu jakiegoś fragmentu stwierdzisz, że to jest bez sensu, że ten fragment był tam potrzebny, no to po prostu najlepiej zrób sobie kopię zapasową swojego tekstu, swojej powieści, wrzuć ją na kilka różnych nośników, tę pierwszą wersję, zanim zaczniesz skracać książkę, wrzuć ją gdzieś w bezpieczne miejsca, żebyś mógł zawsze do niej wrócić. I później weź sobie skopiuj ten plik i zacznij na nim nanosić poprawki, zacznij go skracać. No i później po prostu porównaj sobie obie wersje i zobacz, która jest lepsza. No bo czasami w większości przypadków zobaczysz, że właśnie ta skrócona wersja będzie wyglądała po prostu lepiej. A jeżeli nie, jeżeli stwierdzisz ty i na przykład twoi beta czytelnicy, że jednak potrzeba tutaj troszkę więcej o tym powiedzieć, trzeba to rozszerzyć, no to po prostu sobie do tego wrócisz, bo będziesz to mieć zapisane na wielu różnych nośnikach i na pewno tego nie zgubisz. Mam nadzieję, że te rady będą dla ciebie pomocne i że posłuchasz mnie naprawdę po obejrzeniu tego filmu i zaczniesz stosować coś takiego w swojej książce. A teraz na koniec chciałabym jeszcze na przykładach pokazać, jak ja bym skróciła niektóre książki i jak niektóre książki są właśnie przegadane i mają zbędne w sobie słowa. No właśnie, no bo po czym poznajemy to, że książka jest być może za długa, że być może warto byłoby ją skrócić? Zazwyczaj po prostu po jej objętości. Jak widać, książka Persona non grata autorstwa Piotra Liany liczy ponad 6 stron. Tak, 660 stron. No i czasami lubimy czytać długie powieści. Wielu z nas mówi, że lubi czytać długie powieści. Ja nie lubię, ja nie przepadam. Dlatego, że zauważyłam właśnie, gdy zaczęłam się stosować sama do tej zasady, że większość takich długich powieści jest przegadana i one niepotrzebnie są tak długie. Zobaczmy sobie teraz na konkretne zdania. Ja wezmę coś, wylosuję, ale powiedzmy, że z początku książki, żeby za dużo nie zdradzać, jeżeli będziecie mieli ochotę przeczytać, bo książka sama w sobie była wciągająca. No przyznam się, że fabuła była wciągająca, ale tak wiecie, przez pół. Myślę, że dałoby radę zrobić tę książkę i ona by na niczym nie straciła. I też muszę zwrócić waszą uwagę na to, że ta książka ma dość specyficzny język, ale to już jest temat na osobny film, bo też nie zawsze taki język w przypadku takiej książki będzie miał sens, że będzie dobrze wyglądał. No ale tak jak mówię, to już jest inny temat. Przeczytam ci teraz jeden fragment, to będzie fragment opisu i zwróć uwagę właśnie na to, jak on jest stworzony. Miał dreszcze. Im bardziej zbliżał się do kłopuczki, tym większy strach kołował w jego umyśle. Z każdym krokiem odległość miast maleć wydłużała się. Nogi chętniej powiodłyby go z powrotem na dworzec, do busa, do utyskującego kierowcy, do Krosna i nazad do Tarnowa, gdzie w zaciszu domowym uśmierzałby ból po stracie rodziców, oglądając teleturnieje i zagadzając ciszę garścią tabletek. Zmrok już zapadł całkowity, lecz droga zdawała się nie mieć końca. Zegarek podpowiadał mu, że minęła szósta. Drzewa, które jeszcze przed chwilą przypominały staruszki, teraz przeobrażały się w drapieżne harpie. Ich zrakowaciałe gałęzie zwisały coraz niżej, jakby szukając okazji, by zadusić samotnego wędrowca. Boży dar nigdy nie należał do odważnych. Nie brał z życia garściami, jak to ma w zwyczaju człowiek o spaczonej hierarchii wartości, ani nie poddawał głównemu nurtowi, co jest domeną ludzi otępiałych. Nie był ani woźnicą, który jechał przez życie, poganiając woły,
ani wołem, który pozbawiony własnego rozumu woził sobie państwo. Jedni i drudzy w sytuacji Bożudara nie robiliby sobie nic z otaczającego ich mroku i czających się w nim zagrożeń. Natomiast on, który odżegnywał się tak od jednych jak od drugich, nie przynależał w zasadzie nigdzie. Czuł się odsunięty poza nawias. Tacy ludzie najlepszego towarzysza znajdują w wyobraźni. Idąc więc samotnie w tunelu drzew, wypatrując w mroku wilczych ślepi, zrozumiał, że zdrada się dokonała. Zdradził go druh, o jakim miał jak najlepsze mniemanie. Zdradziła go wyobraźnia. Samotność i cisza to dobrze służy przywoływaniu najgorszych wspomnień. Nie pozostawał w tej kwestii wyjątkiem. Przeszłość uderzyła w niego z impetem. Mogłabym ci czytać dalej, ale troszkę to będzie bez sensu. Ciekawa jestem, czy widzisz, co było w tym fragmencie nie tak. Oczywiście, jeśli nie chcę teraz wymądrzeć, że ja wiem lepiej, bo jakby to autor sam sobie napisał. O, zamknęłam. Muszę znaleźć ten fragment. Autor sam sobie to napisał i on uważał, że to jest w porządku i redaktor, który to przepuścił oraz wydawca też uważa, że to będzie w porządku. I tak jak mówię, troszkę to jest tak, że no to jest taki styl tej książki, że autor próbował w tej książce właśnie pokazać taki charakterystyczny styl, ale widać, że to jest robione na siłę. To jest moje zdanie i widać to, bo ten fragment, który mówi ciągle o tym, że było ciemno i po prostu o sobie gdzieś tam szedł, no można było troszkę skrócić, prawda? Chociażby do jednego akapitu. Całą resztę zostawić. Gdyby tak postąpić z wieloma różnymi fragmentami, które się tutaj znajdują, no to myślę, że ta książka byłaby sporo krótsza. Kolejna książka, kolejny przykład, który chciałabym Ci zaprezentować, to książka Śmierć w blasku fleszy, którą napisał Alek Rogoziński. Myślę, że spora część z Was kojarzy tego pisarza. I jak widzisz, ta książka wcale już nie jest taka długa. Ta książka ma chyba 300 stron, więc to jest taka standardowa długość. A jednak mimo to znajduje tutaj wiele fragmentów, które można by było skrócić. Domyślam się, że pewnie wtedy ciężko byłoby z wydaniem takiej książki, bo ona i tak już ma dosyć długie, ona i tak już ma dosyć duże literki. Więc to też jest innego rodzaju problem, bo z tego co wiem, z tego co się orientuję, to wydawcy czasami potrafią powiedzieć pisarzowi, że no, że musi troszkę po prostu swoją książkę nadmuchać, żeby ją w ogóle można było wydać. Co już pomijając, jak to w ogóle wygląda, rozumiem, że takie sytuacje się zdarzają i też rozumiem, że niektórzy się po prostu na to godzą. Jednak pokażę już Ci ten przykład, o którym mówię. I to jest przykład od razu z pierwszej strony. W sensie, to jest prolog. Tak się właśnie ta książka zaczyna. Więc też od razu, jeżeli chcesz wykonać jeszcze jedno ćwiczenie, to zwróć proszę uwagę na to, jak pisarz, jakby nie patrzeć, wydaje mi się, że dość doświadczony, rozpoczął swoją książkę. Czyli co zrobił, aby przyciągnąć bądź też nie czytelnika i zachęcić, żeby czytał ją dalej. Prolog. 3 dni po pokazie mody. Co pani zrobiła? Komisarz Krzysztof Darski popatrzył na siedzącą przed sobą dziewczynę z wyraźnym zaskoczeniem. Jeszcze chwilę wcześniej był pewny, że zna rozwiązanie sprawy, którą od kilkudziesięciu godzin ekscytowała się cała Polska, i dzięki której jako pierwszy przedstawiciel Wydziału Zabójstw wylądował w najpopularniejszym portalu plotkarskim sensatek.pl, stając się bohaterem artykułu pod nieco mylącym tytułem „Czy Magic Mike polskiej policji ujmie zabójcę pięknej modelki?”. Błąd polegał na tym, że Darski ani trochę nie przypominał słynnego filmowego stripteasera Channinga Tatuma, a za to prezentował się jak brat bliźniak Matta Bomera, który w kultowym filmie o męskich rozbierankach grał jedynie rolę drugoplanową. Tak czy siak, komisarz za sprawą artykułu miał przechlapane w swoim miejscu pracy i musiał dzielnie znosić kpiny kolegów, którzy prześcigali się w zadawaniu przemądrych pytań w stylu ile inkasuje za pokazanie Wacka na wieczorkach panieńskich. Następnie zaś prezentowali mu cekinowe męskie stringi w gustownym srebrnym kolorze, w dodatku z odblaskową czerwoną marchewką, tuszytą w strategicznym miejscu oraz dołączyli do tego karteczkę o treści. Teraz możesz zażądać większych stawek. Najgorsze, że Darski najwyraźniej w chwili zamroczenia umysłowego próbował w domu przymierzyć ową wstrząsającą bieliznę, na której to czynności przyłapała go jego narzeczona i w związku z widokiem, jaki roztoczył się przed jej oczami, zaczęła się do niego zwracać słowami „mój ty seksowny bałwanku”. To są właśnie pierwsze zdania, które dostaje czytelnik po sięgnięciu po tę książkę. Mogłabym teraz, a może właśnie to zrobię. Chciałam powiedzieć, że mogłabym znaleźć kilka zdań i właśnie pokazać na ich przykładzie, że tak po prostu moim zdaniem nie powinno się robić. Bo myślę też, że ty jako czytelnik, gdy ci to czytałam,
To już miałeś troszkę w głowie takie myśli, że troszkę może niekoniecznie tutaj poleciał ten pisarz i te zdanie były niepotrzebne. Jako czytelnik, przepraszam, i jako pisarz przede wszystkim. Więc co na przykład? Następnie zaś sprezentowali mu cekinowe męskie stringi w gustownym srebrnym kolorze, w dodatku z odblaskową czerwoną marchewką. O ile ta czerwona marchewka pewnie no, miała coś wprowadzić, tak na przykład, czy to jest ważne, że to były cekinowe stringi w srebrnym, gustownym kolorze? Czy to jest ważne, gdy czytelnik sięga po książkę, która nazywa się Kryminałem Humorystycznym? Tak? Chyba tak. Chyba tak właśnie sam autor tę książkę określa. No, nie wydaje mi się. Jeżeli sięgamy po książkę, która jest dla nas... O, szczególnie jeżeli sięgamy po książkę autora, którego wcześniej nic nie czytaliśmy, no to chcemy, aby nas w prologu czymś zaskoczył, tak żebyśmy chcieli czytać dalej. Wprowadzanie takich od razu wątków, które mają jakoś pokazać nam tego bohatera, który nawet nie jest głównym bohaterem, tak już zdradzę, no to jest po prostu bez sensu. Ja ją przeczytałam dlatego, że wypożyczyłam tę książkę z biblioteki, bo chciałam w końcu sprawdzić coś tego autora. A też jak już chcę mieć jakieś zdanie na temat danego pisarza, no to wypadałoby przeczytać w całości chociaż jedną jego książkę. No i tak jak się spodziewałam, no właśnie tak to niestety wygląda. No i też to jest prolog. To jest prolog, moi drodzy. Jak w prologu, który, no zresztą ja już się powtarzam troszkę. Jak w prologu, który ma przecież nas zachęcić do tego, aby czytać dalej, można umieszczać coś takiego. Coś, co po prostu czytelnik sobie czyta albo czyta i to w sumie ani nie jest śmieszne, ani do niczego nie prowadzi. I niestety w tej książce jest wiele takich zdań, naprawdę mnóstwo, mnóstwo. Ja też jestem osobą, która się czepia. Ja wiem o tym, bo ja jestem taka, że ja lubię, no ja w każdej książce znajdę gdzieś takie zdania, żeby można było je troszeczkę skrócić i no też na potrzeby tego filmu będę się czepiać szczególnie. Być może czasami za mocno, ale to jest po to, aby ci pokazać, co możesz zrobić dla twojej książki, aby była lepsza. No i jeszcze takie zdanie, kawałek dalej. Marta Pilarska uważnie popatrzyła na swoje odbicie w lustrze, po czym z wyrazem niezadowolenia sięgnęła po bacik i wytarła dopiero co umalowane usta. Jak moglibyśmy skrócić takie zdanie? Na przykład Marta Pilarska spojrzała na siebie w lustrze i z wyrazem niezadowolenia wytarła dopiero co umalowane usta. Zwróć uwagę, że wcale nie skróciłam tego zdania za bardzo, no bo jednak chcemy zachować ten sens, który pisarz chciał przekazać, ale co jest nam niepotrzebne? Uważnie popatrzyła na swoje odbicie w lustrze. No jeżeli mamy później, że starła te usta, to raczej patrzyła na siebie, na swoje odbicie, to jest dość logiczne. I raczej też uważnie, no bo chyba nie spoglądamy, gdybym miała spojrzeć mimochodem, tak o, gdzieś w lustro, no to fajnie by było zwrócić na to uwagę i to podkreślić, ale w tym przypadku to słowo uważnie jest zbędne. I z wyrazem niezadowolenia. No a z jakim wyrazem miała to zrobić, skoro właśnie zmazała te usta, no to też jest logiczne, że była niezadowolona. No i że sięgnęła po facik, też jest tam nam niepotrzebne, no bo raczej jak mamy te usta zmazać? Prawda? To jest taka dość oczywista myśl i oczywiste zachowanie. Warto podkreślać niektóre z takich rzeczy, jeżeli bohater robi coś wbrew, że tak powiem, normom, wbrew ustalonym zasadom, wbrew temu, co my sami jako ludzie byśmy zrobili. Jeżeli to ma właśnie pokazać tego bohatera jako kogoś nietypowego, ma określić jego charakter, to jak najbardziej. Ale w przypadku, gdy ten bohater robi taką zwykłą czynność, którą my też byśmy zrobili i wiemy, jak się to robi, to te zdania, te wyrazy są po prostu niepotrzebne. Jeszcze chciałabym sobie troszkę pomaltretować moją ulubioną książkę w tym celu, czyli właśnie w celu wytykania błędów. Ja tej książki nie przeczytałam, ja ją pożyczyłam też po prostu tak, żeby zobaczyć, czy książki z taką okładką mogą coś z sobą reprezentować i gdzieś zatrzymałam się na pierwszych kilkudziesięciu stronach i teraz bardzo chętnie właśnie pokazuję w niej różne błędy. Podlinkuję też tutaj gdzieś film, w którym też pokazywałam błędy na podstawie tej książki. Ale jeżeli nie masz ochoty oglądać tego filmu, no bo on jest dosyć długi, tak samo zresztą jak ten prawdopodobnie będzie, to przeczytam ci jeszcze kawałek z tej książki i też pokażę, o co mi chodzi. Obudził mnie szczebiot ptaków i szum fal uderzających o brzeg. Przekręciłam się na bok i spojrzałam na zegar. Minęła 18. Przeciągnęłam się i usiadłam. Potem wstałam i ruszyłam do łazienki.
Phoebe podreptała za mną. Wyszczotkowałam zęby i wypukałam usta, po czym przejrzałam się w lustrze przymocowanym do szafki nad umywalką. Cienie pod oczami nie zniknęły, choć po 5 godzinach snu były nieco mniej widoczne. Kilka razy uszczypnęłam się w policzki, żeby nabrały trochę koloru. Wyszczerzyłam zęby w szerokim, sztucznym uśmiechu i potrząsnęłam głową. I tak dalej, i tak dalej. No to myślę, że jest najbardziej hardkorowy fragment z tych, które dzisiaj Ci przeczytałam. I z niego możemy się bardzo dużo uczyć. Więc jeżeli chcesz uczyć się jak... Znowu nie chcę wyjść na taką, wiecie, że wszystko wiedzącą, bo zaraz ktoś mi powie, że nie wydałam jeszcze żadnej książki i bla bla bla, co ja mogę wiedzieć. No trudno. Ja jestem czytelnikiem, jestem też pisarzem, jestem osobą, która bardzo dużą uwagę zwraca na to, jak są stworzone książki od wielu lat. I to jest po prostu moje zdanie, więc jeżeli chcesz uczyć się, jak nie pisać książek, to możesz sobie zakupić bądź pożyczyć taką oto książkę i na jej podstawie właśnie tego się uczyć. Zastanawiam się, na jak bezczelną teraz wyjdę, gdy obejrzycie ten film. Mam nadzieję, że wy jako pisarze, świadomi tego, że każdy z nas popełnia błędy i oczywiście, że ja też popełniam błędy, nawet te, o których tutaj teraz ci mówię, podejdziecie do tego z taką wyrozumiałością, albo raczej podejdziecie do tego po prostu na luzie i też z taką myślą, że można się uczyć na błędach innych ludzi, innych pisarzy, że po prostu warto spróbować tego w swojej książce. I tak jak mówię, to czytelnicy są wyznacznikiem tego, czy nasza książka po prostu będzie się dobrze sprzedawać, czy ludzie będą chcieli ją czytać. No tak to wygląda, więc jeżeli twoim celem jest to, żeby ludzie czytali twoją książkę i ona aby się sprzedawała i żebyś ty mógł pisać kolejne, to po prostu daj do porównania twoim beta czytelnikom fragment z pierwszej wersji i fragment tuż po skróceniu i zapytaj ich o zdanie. Mam nadzieję, że to, co mówiłam, będzie dla ciebie przydatne. Od razu z góry przepraszam za to, że się tak często powtarzałam. Wiem, że to robię i będę się starać w kolejnych filmach, aby już czegoś takiego nie było. Życzę ci miłego pisania i miłego poprawienia twojej książki. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz w komentarzu, bądź napisz do mnie maila albo na którymś z profilu z mediów społecznościowych. Zachęcam także do dołączenia do naszej grupy, bo tam jest nas więcej i tam też możemy wymieniać się swoimi poglądami i dyskutować na różne pisarskie tematy. Mam nadzieję, że zostaniesz ze mną na dłużej. Zachęcam Cię do tego, aby zasubskrybować ten kanał i dać łapkę w górę, jeżeli ten film był dla Ciebie przydatny. I my widzimy się w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że już teraz regularnie raz w tygodniu będzie się tutaj pojawiał materiał. I jeszcze taka jedna rzecz. Jeżeli wolisz czytać, jeżeli chcesz przeczytać skróconą na pewno wersję tego filmu, no to podlinkuję Ci tutaj w opisie do tego filmu post na moim blogu, w którym przeczytasz to samo, o czym ja tutaj teraz mówiłam, tylko pewnie w bardziej skondensowanej wersji. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia.